Nah, that's cool. I didn't want this to be easy anyway. Poszukaj przyjaciół. Gdzie my teraz jesteśmy? Wyspa Piaskowa, dobrze to pamiętam, czy niedobrze? O, możemy tutaj coś znaleźć. Bierzmy to, co tutaj jest. O, elegancko. Emblemy jakieś zebraliśmy. No ciekawie się prezentuje ten nowy świat, ta nowa lokacja. Użyj ataku naprowadzonego, aby zbliżyć się do wrogów w powietrzu. Uważaj, aby nie trafić w czerwone kule. Dobra, dzięki za podpowiedź. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Musimy iść teraz tutaj. Nie, no fajny koncept z tą piaskową wyspą. Podoba mi się. Knuckles, what are you doing here? Never mind, I'll get you out. Hang on. Pamiątki po Knucklesie. Knuckles jest w złym stanie, uwięziony w cyberprzestrzeni. Zbieraj pamiątki po nim, aby ustabilizować jego stan. Pamiątki można znaleźć na wyspie poprzez eksplorację i łowienie ryb i używanie cyberokręgu. Dobra. Czyli... Więc według gry jesteśmy na Ares Island. Dobra. Myślałem, że to miało jakąś inną swoją nazwę. Dobra, to sobie teraz poeksplorujmy. Dobra. O, super, fajnie. Nawet nie wiem, ile mam pamiątek zebrać ten po Knucklesie, ale dobra, mniejsza. Dobra. Pyk. No postaram się ich jak najwięcej zebrać, żeby potem była jakaś z nim interakcja. Dobra, dojedziemy tych kurde debilów.
Wiecie, co jest najgorsze, że tak naprawdę przez godzinę 14 zrobiłem mało. I to przez to, że ja musiałem się męczyć z tą zagadką na początku, tyle. I jeszcze przy okazji z tym giganto. Pierdziele, no kurde. No dzisiaj to jest ewidentnie nie jest dzień dla mnie, nie? No tak dawno stiltowany to ja nie byłem. Czy on będzie chciał teraz gadać? Potrzeba 6 jeszcze, Jezu. Dobra, na szybkości lecimy. Zobaczyć. Chociaż powiem wam tak szczerze, że Chronos Island wydaje mi się, że mimo co jest lepsze. Jakoś tak nie mam nic do poziomów pustynnych, ale no nie wiem. Jakoś wolę takie, nie wiem, bardziej kolorowe poziomy niż takie żółte, pełne upałów, mimo że do upałów nic nie mam, bo jestem przyzwyczajony. Jakoś tak, nie wiem, no kurczę, Chronos miał trochę lepszy klimat. Takie jest moje zdanie, no ale... Tutaj też jest fajny nawet soundtrack, nie narzekam. Bo mogło być o wiele gorzej. Ale graficznie wygląda to bardzo ładnie. Uważam, że sam pomysł na te światy, na te poziomy jest jak najbardziej cool. O, klucz. Trzeba będzie potem trochę znowu pod ten, jak to się mówi, podkoksić Sonika. Podkoksić, kurde. Porozmawiaj z Knucklesem, super, możemy w końcu z nim pogadać. Mambastycznie. Ale przy okazji jeszcze sobie tu powbijamy trochę tych pierścieni, a co? Ta, dopiero będziemy mieli speeda, nie z tej ziemi. Klucz jeden mamy ogarnięty, więc potem będziemy mógł... No nie! O, już widzę, że się ciemno robi, więc będzie niestety bardzo zimno, bo jak wiecie, pustynia charakteryzuje się tym, że za dnia jest turbo gorąco, turbo upalnie. A w nocy jest bardzo zimno. Some rescue. I'm still half ghost. I'm working on it, okay? What's going on with you? Just a little side effect of the island's weird energy. What are you doing so far from home? I was investigating some strange ruins when I was transported here, then got trapped. Never a dull moment with you. Just bring me up to speed. Listen, help me find the Chaos Emerald so I can beat up some big robots. You'll be free and back to guarding the Master Emerald in no time.
Sounds like a plan. To nieźle, kurde. Wirujące kopnięcie. I co teraz? More Eggman tech. Looks like he was planning a full invasion. So where is he? No właśnie, planował on inwazję, ale właśnie pytanie, gdzie teraz, no nie? O, i tak możemy sobie teraz nabić te emblemy, które właśnie zbieraliśmy, żeby Knucklesa uratować. To jest fajna sprawa w tym momencie. Tyle, ile ja pierścieni teraz nazbierałem, to jest szok. No i dobra, i gdzie on teraz polas? W ogóle, gdzie jest poziom? Zacznijmy od tego, gdzie jest poziom... Kurde, no nie wiem, 2-1 lub jakiekolwiek poziomy. Strider, serio? Czy teraz muszę z tym tu walczyć? Nie, może w jego nogi trzeba najpierw zaatakować? A. Dobra, tak się z nim walczy. Okej. Podchodzę. Dobra. A, okej, to tak to działa. No to easy, to jest easy, nie? W przeciwieństwie do kurde tego giganto, z którym na początku nie wiedziałem, jak się walczy, a potem ten, to jest easy. Wierzcie mi lub nie, ale to serio jest easy. No ale tu niestety checkpointa pewnie również nie będzie, co nie? No pewnie tak. Ale przynajmniej mamy znowu 400. Strider. Znowu. Przy dobrych wiatrach może chociaż jeden poziom jeszcze przejdziemy i tyle z tej sesji będzie. Szybko sobie nadrobimy pierścienie. Szybciutko. Tu są te okręgi, jedziemy.
Zium, elegancko. Dobrze. Dobrze. I teraz szybko nadrabiamy. Dobra, pojechany. Nie będę ukrywał, że to było dosyć ciężkie. Ares Island. Jesteśmy tutaj. Gdzie jest pierwszy poziom? Chociaż jeden poziom chcę dzisiaj zrobić. Tu niby byłem. Niby no byłem w sumie. Ale może tu będzie ten pierwszy poziom. To jest fajne wybicie. To muszę przyznać i to dać na plus, że to bardzo ładnie wyszło. Mamy chyba pierwszy poziom. Powiedzcie, że to jest poziom 2.1. Będziemy mieli na następną rozmowę z Knucklesem. Dobra, zróbmy to już. Skoro jesteśmy przy poziomie 2.2. Potem może poszukamy 2.1 i tyle będzie na dzisiaj, bo naprawdę ja już jestem padnięty. Ta gra mnie no momentami psychicznie wykańcza, ale to przez to, że ja też nie ogarniam. Co to będzie za poziom? O, znowu Angel Island. Znowu Sky Sanctuary. Fajnie. Co tu się będzie działo? Wydaje się ten poziom easy. Nareszcie jakiś easy poziom, nie? Tylko wiecie co, zrobimy tak, że ponowię etap, bo to była bez sensu. Bez sensu zgon. W końcu jakiś easy poziom, Sky Sanctuary. Gdybym miał zgadywać, to trochę mi się to kojarzy z... Oj!
Nie tu, nie tu. Dobrze jest. Ej, ale... Oj, 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 nie. Nieważne. Idzie git, dobrze, jest. Ciekawe jaka ranga będzie. A też to jest dobra ranga. Mógłbym mieć 30 ringów oraz normalnie rangę S, ale tak to przynajmniej żeśmy coś zrobili, no nie? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Super. Zdobywasz klucze do skarbca. Fajnie, fajnie. Elegancko. To trzeba będzie na nowo te szmaragdy zbierać. No trudno się mówi, no. Tak jak tam sonikują, byłoby to zbyt łatwe, gdyby nagle się okazało, że ten... Że przez całą grę już bym miał 7 szmaragdów. Ciekawy patent to jest, nie będę tego ukrywał. Najpierw gra ci daje, żeby potem ci to znowu zabrać. No jest to... Przyznam, że ciekawy patent. A więc teraz tak. Co tu jeszcze możemy zrobić? Co to było? To jest jakaś... To jest przeciwnik jakiś. Nie, ja myślałem, że to jakiś komunikat czy coś było. A ja nie chcę iść na trening żaden. Dobra. To mamy tak. Lecimy na super pędzie. Thank you.
No fajne, fajne tutaj są miejscówki, jeżeli chodzi o te emblemy. Mega propsuje. Jeżeli kogoś, nie wiem, tak irytuje to, że ja mówię teraz takim spokojnym głosem, to jest dlatego, że ja tak sobie patrzę na ten świat tutaj w tej gierce i powiem szczerze, naprawdę wyjść z podziwu nie mogę, jak to wszystko pięknie, soundtrackowo zajebiście wygląda. Naprawdę pełen szacun, nie? Twórcy tutaj to naprawdę przeszli samych siebie. Aha. Mamy towarzystwo. Co tu mamy, kurde, znowu za losowanko? Jeżeli kogoś irytuje, że ja na to mówię emblemy, no to sorry, mi to trochę przypomina emblemy, ale mogą to być równie dobrze medale. Jeżeli komuś to faktycznie przeszkadza, to sorry. Nazywam to tak, jak ja. Tak jak ja sobie to skojarzyłem. O, 30 tych fioletowych monet? Czy co to tam dokładnie było? Elegancko, super. Teraz mamy tak, obronę 12 poziom, atak 17 poziom. Nie no, super, fajnie. Żeśmy trochę podkoksili znowu Sonika. Thank you.
No ale znowu ze Striderem trzeba walczyć. Widzę, że on nie daje za wygraną. No ale z drugiej strony, jak mam zdobyć za to koło zębate i odblokować następny poziom, no to mogę się poświęcić, nie ma problemu. To wtedy wiecie co? Zróbmy po prostu cięcie i tyle, ja go na spokojnie sobie przejdę. Żeby nie oglądać tego samego znowu. No i znowu, kurde, padł. Bardzo szybko, to już był speedrun teraz w tym momencie. Aha, i żadnego koła nie zdobyliśmy. Myślałem, że dostaniemy jeszcze raz koło. No to jesteśmy teraz sobie tutaj. Może tu jakiegoś przeciwnika zaraz znajdziemy. Aha, z nich tylko emblemy się zbiera. No w sumie racja, no bo jakby nie patrzeć, to nie jest jakiś super ciężki przeciwnik. Okej. Ares Island. No trochę żeśmy mapy odblokowali sobie. Dobra, zanim polecimy tam. No, pewnie, że tak. Czekam na komunikat, że będzie można z Knucklesem pogadać, nie? O, super. Możemy pogadać już z Knucklesem. No tak też zróbmy. Have you been here before? You're navigating the island like it's nothing. Oh no, see, when I interact with these things marked with this symbol, I automatically learn the lay of the land.
It's like the island is beaming a GPS signal right into my brain. Pretty cool, right? I'm sure that's the ancients doing as well. I wonder what that symbol means in their language. Now, come to think of it, you don't actually see it printed anywhere in the villages. I guess the true meaning is lost to time. No dobra. Tak, to miało być zrobione, to żeśmy zrobili, porozmawialiśmy. Knuckles trochę zdziwiony był odnośnie tego sygnału do mózgu Sonika, że to wszystko działa jak taki właśnie GPS. O, i tutaj coś mamy, widzicie? O, znowu emblemy mamy. Trochę chyba nie od tej strony, żem przyszedł. Jezu, ile tutaj rzeczy się dzieje. Widzicie to, kurde, ile tutaj rzeczy się naraz dzieje? Masakra. No może ja po prostu już zaczynam trochę lepiej w to grać. Też tak może być. Ale dobra, nie będę sobie schlebiał, bo w końcu zaraz ktoś mi wyjaśni, powie, że nie, ty tak dobrze nie grasz, tobie się tylko tak wydaje. O, znowu te. Matko, ile ja tutaj rzeczy zbieram, naprawdę. Powiem wam, że jestem teraz w szoku, nie? Może to przez to, że z tym giganto się tak męczyłem, to gra mi teraz w jakiś sposób chce to zrekompensować. Aczkolwiek równie dobrze to może być moja jakaś teoria. Nie zdziwiłoby mnie to. O, to musiało boleć, panie kolego. To musiało zdecydowanie boleć. No, mam zaraz 2 godziny na liczniku, to myślę, że będzie idealny czas, żeby skończyć już. Bo trochę rzeczy żeśmy tutaj porobili. Potrzeba 0, można jeszcze pogadać z Knucklesem. I też tak zrobimy, oczywiście. Amy said her cyber cage wasn't a fun time. How was it for you? Miserable. Like a living nightmare. It was the most alone I've ever felt. And at the same time, I was drowning in terrible visions and emotions. Like I said, nightmare. Yeesh. These visions, they weren't like what T'Kal showed us way back when, were they? Do these ruins sync up to when your ancestors were wiped out? I don't think so. But if you're right, and that prison was bringing back those memories, that's cruel. If I find out who designed it, they're gonna pay. Fajnie, że tutaj T'Kal została wspomniana. To mi się bardzo podoba.
takie nawiązanko do Sonica Adventure DX, Director's Cut na peceta lub PS3 lub GameCube'a lub co tam chcecie sobie jeszcze, może nawet na Xboxa. No co tam sobie byście wymyślili, kurde. Potem trzeba będzie sobie wykoksić znowu Sonika, ale to już następnym razem. Dobra. Zapisujemy sobie 7.44, ja pierniczę, ale masakra, Boże święta, my dopiero na drugiej wyspie z czterech jesteśmy. W czwartej sesji. No dobra, nie będę już tutaj narzekał. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać na dole, co sądzicie o tym, co się działo w dzisiejszej sesji. Jakie macie wspomnienia z tym, co tutaj robiłem, czyli chociażby z tym jednym poziomem 2-2, z walką oczywiście z Giganto i z tym Striderem jakoś tak. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam was na moje inne socjal, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o livestreamach, o odcinkach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Nagrywałem to, jak widzicie, 4 grudnia o godzinie zaraz 19. Na razie.